Proszę Państwa, każdy z nas miał kiedyś pewne marzenia. Ktoś chciał być dobrym piłkarzem, ktoś chciał być dobrym koszykarzem, siatkarzem. Może niektórzy chcieli być trenerami, prezydentami, politykami, bogaczami itd., itd. My dzisiaj wchodzimy w nową erę, w nową fazę, bo dzisiaj wchodzimy w buty Bogdana Zająca i przejmujemy Jagiellonię Białystok. Tak, Bogdan Zając symulator przed nami. Czas na pierwszy odcinek kariery. W FM-ie i to będzie, naprawdę mam nadzieję, przełomowa kariera. Więc tak, jaką ligę tutaj możemy wybrać do naszej bazy, bo oczywiście muszą być te ligi podstawowe, żeby ci zawodnicy się zgadzali. Moim zdaniem, jako że to jest Jagiellonia, to musimy zaznaczyć po prostu wszystkie kraje bałkańskie, jakie tu mamy, e, Czekajcie, kogoś się tu brakuje. E, Czechy, Chorwacja, Bułgaria, Białoruś. E, skąd jeszcze ostatnio ściągali e, piłkarzy? Irlandia, jest tutaj, jest Irlandia. A tak całkiem poważnie, to aż tak wielu krajów nie potrzebujemy. No ale Chorwacja, Czechy, Słowenia, Słowacja, Rumunia i może trochę Francji. I, 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 I jeszcze jeden kraj, żeby było: może Ukraina? Bo z Ukrainy w sumie czasami ci, tale, ci utalentowani piłkarze trafiają do ekstra klasy. I tak będzie wyglądała nasza baza danych naszej kariery. No i proszę bardzo, mamy wybór drużyny. Oczywiście naszą drużyną będzie Jagedonia. Prognozują nam tutaj czwarte miejsce w pierwszym sezonie. No nie ukrywam, jest to pewna różnica względem tego, co Jagedonia pokazuje w prawdziwym świecie. Tam do czwartego miejsca trochę brakuje i nie wygląda ta drużyna, jakby miała walczyć o, to, o minimum te czwarte miejsce. No ale to jest FM. Tu liczymy inaczej, tu gramy inaczej. No i przede wszystkim tu też trenujemy i analizujemy inaczej. No i proszę bardzo, Pitero zatrudniony. Jagiellonia rozpoczyna obchody stulecia istnienia od ogłoszenia nowego menedżera, którym został Hil Pitero. Fajnie, że to względnie, ale to nie są początki obchodów stulecia, bo to jest już pół roku za nami. Zatrudnienie tego 24-latka wywołało spore poruszenie w piłkarskim świecie, gdyż nie był on w ostatnim czasie związany z piłką klubową. Z pewnością zostanie też zasypany gradem pytań w czasie pierwszej konferencji prasowej na stadionie Stadion Miejski w Białymstoku. Peter podpisał dwuletni kontrakt, wart 6 tysięcy euro miesięcznie. Podejrzewam, że Bogdan Zając zarabia więcej ode mnie. Tak teoretycznie powinna wyglądać na nasza najlepsza jedna ale dlaczego akurat stworzyli to 4 2, 3 1, 2? Zając, tak, nigdy nie grał w sumie, no ale dobra. Tak nam proponują. Patrzcie, ile piłkarzy mamy na wypożyczeniu. To jest jakaś absurdalna liczba. Tylu piłkarzy na wypożyczeniu. I zapewne nikt ich nie będzie chciał kupić. Strategia wygląda następująco. Etos klubowy szkol, piłkarzy z wykorzystaniem. No, pozwolę się nie zgodzić, że to jest etos klubowy. <grydy> Kiedy ostatnio jakiś młodzieżowiec tak naturalnie wypłynął z Jagiellonii, no bo Klimala takim piłkarzem nie był, bo on tu trafił i tak naprawdę zanim zaczął grać i wypłynął, to trochę czasu minęło. Nie przekracz budżetu, ok. Koniec obecnego sezonu, górna połowa Tabej. No, wiadomo, najważniejsze to mieć ambicje, ale tu powinno, a tu z kolei walka o tytuł. No dobra, czyli ten pierwszy sezon ma być sezonem przejściowym, ale my nie, my nie bierzemy żadnych sezonów przejściowych, nie ma opcji. Ostatni rok obowiązywania kontraktów. I od razu widać, jak bardzo dziurawym zespołem jest te pod kątem e, długich kontraktów, no bo z samej pierwszej drużyny tych zawodników jest z ponad 10, no, to, to jest dosyć sporo. I moim zdaniem pierwsze, co powinniśmy zrobić, to dogadać się z Iwanem Runie na temat podpisania nowego kontraktu, bo potrzebujemy tego zawodnika na dłużej niż tylko sezon. No i proszę bardzo, 2022 dla Iwana Runie to wystarczająco długi kontrakt. Druga osoba do kontraktu, czyli Martin Pospisil, też osoba, która obecnie ma tylko rok do końca umowy, a potrzebowalibyśmy go trochę dłużej. No Martin, dawaj, pospa, halo. Dobra, okej, okay, o. Elegancko, drugi zawodnik od razu dogadany, coś czego w prawdziwym świecie nie widzieliście. Damian Węglarz, też by się przydał. Bo między innymi dlatego, że możemy go potem sprzedać. Może się przydać. A Xavier Dziekoński na pierwszy sezon nie jest jeszcze wystarczająco dobry, żeby zmienić Steinborsa, czyli Węgasz też jest na dwa lata jeszcze z nami. No, a pozostali zawodnicy, to się okaże, niekoniecznie będą potrzebni. Jakoś mi ten pójść nie pasuje. Nie chcę mieć wysuniętego napastnika tutaj. już Prędzej wolałbym tego nękającego. Bida może, mimo wszystko wypadałoby tu Polaków ustawić. Mamy na razie z Polaków Olszewskiego... I Romańczuka, a reszta to zagraniczni. Mhm. No na pewno pierwsze, co musimy zrobić, to wystawić kilku zawodników na listę transferową. Więc tak, wchodzimy od razu do centrum szkolenia, co my tu mamy. Tu są młodzieżowcy. i tak, proszę Państwa, na początek musimy zrobić pewne sprzątanie. Szymon Soprzek. ja wiem, szanuję, dobrze strzelasz w rezerwach, no ale nie potrzebujemy dobrego strzelca w rezerwach w FM-ie, bo... Rezerwy w żadnej lidze w FM nie grają, więc no sorry, no, nie potrzebujemy Ciebie. Chris Twardek. Mm, co ja mogę powiedzieć na Twój temat, Chrisie? Wiesz co? Damy Ci szansę w jednym sparingu. Damy Ci szansę. Kolejny, Wyjadłowski. No co ja mogę z Tobą zrobić? Ty się do rezerw też nie nadajesz. Po co my Cię mamy mieć w rezerwach? Damy Tobie rok na wypożyczeniu, co? Pobiegasz sobie gdzieś tam w drugiej lidze. Da z siebie maksa Także, z tego co tutaj wychodzi Po pierwsze Musimy kupić nowego lewego obrońcy. Bodwarson jest jaki jest No ale Potrzebuje mimo wszystko kogoś zdecydowanie lepszego Od, od Bodwarsona To jest pierwszy zawodnik Którego trzeba kupić Czyli lewy obrońca do rywalizacji z wodowikiem. Prawa obrona Czy Kadlec jest wystarczająco dobry No ofensywnie nie wygląda źle Więc możemy mu dać jedną rundę szansy Tutaj na razie rywalizacji nie potrzeba. Na stoperach, na bramce mamy zasoby. Na D Pomie, który tutaj ma grać, po Romańczuku wchodzi dopiero Brysiuk. Czy Brysiuk się nadaje? No sorry, Ariel, ale wolałbym poszukać kogoś młodszego, może na arenie, kto mógłby tutaj w Twoim miejscu pograć. Na ten moment nie przewiduję dla Ciebie szans. Na pozycji pospy. Będziemy mieli może Fernana Lopez'a. Na razie tutaj nie ma co się pchać. Tutaj mamy Fiodora, mamy przykryła w ostateczności, mamy, mamy innych zawodników. Na dziesiątce też sobie poradzimy, bo po Hesusie będzie i pospiszyli pulić w razie czego. I też Lopez i Wojtkowski. No i na tej pozycji również Czernych, Imas, przykryl, Bida nawet zagra. Także tutaj akurat jest, jest zasób, ale lewy obrońca i defensywny pomocnik to moim zdaniem są pozycje, które trzeba wzmocnić. Florin Stefan się pojawił. No i ten gościu jest o wiele lepszy. Procenty wywalimy. Hmm, to może być dobry wybór. Kurde, trzeba będzie za niego jednak więcej wydać. No ale dobra, na razie zróbmy tak. Wiecie co? Powiem wprost. Będzie kłopot. Znaleźć w pierwszym okienku transferowych kilku piłkarzy. Ok, Mamy teraz tych, którzy się niedługo. którzy niedługo się kończy kontakt. O! I to jest moim zdaniem bardzo dobra opcja. 17-latek z GKS-u Tychy, biegański, widzę, że już pół Polski za niego chce wyłożyć pieniądze. Na ten moment nie jest jeszcze wybitnym piłkarzem, ale ja o nim słyszałem pochlebne recenzje. Ma zaledwie 17 lat i jest dostępny za, za darmo. To jest moim zdaniem opcja, którą trzeba koniecznie wykorzystać. Takich piłkarzy na, na rynku zbyt wiele nie mamy. Od razu podpiszmy z nim trzyletnią umowę, proszę bardzo. Tylko czekamy teraz na jego zatwierdzenie. To jest piłkarz warty uwagi numer 1. Następnie spędziłem kilkanaście minut szukając potencjalnych zastępców Terasa Romanczuka i doszedłem do fundamentalnych wniosków. Ciężko, ciężko, ciężko. Wiecie co? Pierwsze co my musimy po pierwsze zrobić, to zatrudnić jakiegoś chyba skauta, bo w nie ma żadnych skautów. Wyszukiwanie personelu. I pierwsze co, to od razu scouting, bo my sami tak nie znajdziemy bardzo szybko piłkarzy. Nie jestem aż takim omnibusem. Dobra. Jest jeden Polak, Marcin Kuźba. I to będzie chyba nasza pierwsza opcja na scouta. Ale widzę, że nasz budżet scoutingowy, Panie Cezary Kulesza, jest bardzo potężny. No nie zatrudnijmy, kuźby. Tu jest jakiś scout ciekawy. Oh, no, i tego gościa to możemy zatrudnić. Mimo, że ma 79 lat, to wydaje mi się, że jako scout się sprawdzi. Czekajcie, scouting, scout. Damy tobie, chłopie, może nawet i 500. O! Panie, kurde, szybko poszło. I jeszcze jednego by się przydało dla pewności mieć Żeby może dziś te tereny Dookoła Polski obserwować Na przykład Bałkany Bo to trzeba mieć pod okiem Będąc trenerem Jagiellonii Ten gość, Czechy i Słowacja O, tu możemy się nawet dogadać Niewiele brakuje Także mamy, mamy skauta na Polskę Mamy skauta na Czechy i Słowację Może być O i od razu pan Roman, masz talerz W ogóle jest fajne nazwisko Masz talerz no, ale nie mam żadnego talerza, nie? 79-letni skaut ma doświadczenie, robi robotę. Mamy oferty za Szymona Sobczaka. hura! I oczywiście najbardziej konkretna jest drużyna ze Słowacji. Chcą starego Polaka, chociaż nie, no, stary to może nie 27 lat ledwie 3 lata starszy ode mnie. Ja się nie czuję stary. Pozostałe oferty odrzucamy. Na pewno nie będę sprzedawał go jeszcze z pokryciem pensji. Borysiuk otrzymuje oferty. Wow, hurra. I to jeszcze z drugiej ligi francuskiej. Oczywiście, Żlin. No dobra, te zespoły są poważne. A w sumie Śląska też możemy. No, Dobra. A Wisła Płock, niech się wypcha. O, negocjacje ze Stefana. Mhm. No na pewno się na to zgodzimy. Prędzej zrobimy coś takiego. I po występach wam dawam 250 tysięcy. No. I to już jakoś możemy zaakceptować. Widzę, że Stefan. Chce zarabiać całkiem fajne pieniądze. 20 tysięcy euro, ciekawe, czy mamy na to w ogóle kasę. No nie mamy. Więc musimy yy, kreatywnie to zrobić. Dać mu dużą premię za występ. Premię za czyste konto, to wywalić? I czy to da efekt? Bo nie możemy robić kominów płacowych, nie mamy na to środków o 17 tysięcy akurat się zgodził. No dobra, więc mamy. Jeżeli Stefan podpisze. To mamy kapitalnego lewego obrońcę do rywalizacji ze wdowikiem No to możemy teraz już podwara sprzedawać Prezentacja scoutingu. Nie mamy żadnego scoutingu w ogóle. Co wy chcecie mi prezentować, no? Kolejny skaut gotowy do podpisania kontraktu Bardzo dobrze Zobaczymy, kogo nam tam zaproponuje Weprek we, we, 35-latek, no świetnie Tego właśnie potrzebowałem Sugerują nam, że powinniśmy Kupić prawego, lewego i lewego skrzydłowego No okej okay. No ale po co mamy lewego pomocnika ściągać, skoro mamy naprawdę szeroką kadrę na tej pozycji. Jeszcze mi proponujecie jakiś kurde kasztanów. Nie, nie potrzebuję go. Musa NG. Jezus Mary, gorszych piłkarzy mi proponujecie niż mamy. No, to po co wy mi... 33-letni kameruńczyk. No zachciało mi się pracować w no to wyciągają CV ze śmietnika. O, no tak. 34-letni hajtańczyk. Dokładnie ten piłkarz, jakiego szukałem. Johnson i... Były piłkarz takich potęg jak Wentz, Pilsferer. to jest naprawdę symulator biały, Białystok, to nie, realnej, realniejszej kariery ja nigdy nie miałem. Karol Struski z kontuzją, fantastycznie. A Iwan Rudnie jest Polakiem, hura! Dostał polski paszport, ciekawe czy, ciekawe czy dostanie powołanie do kadry. Ej, to jest ciekawostka. Biegański, podpisanie kontraktu, wow, czyli wygraliśmy wyścig, świetnie, Jan Biegański dołączy od nowego roku. A Ariel Borysiuk dołączy do Śląska Wrocław. Borysiuk przychodzi, tak samo jak Stefan. OK, wysyłamy, dziękuję. Fajnie, rejestracja składu od razu, pyk. Przydziel numer. Stefan dostanie czwóreczkę. I w takim wypadku po prostu musimy pożegnać się z panem Bodwarem. 40 tysięcy, ciekawe czy ktoś będzie chciał tyle za niego zapłacić. W międzyczasie rozgrywaliśmy kolejne mecze sparingowe. Jakby to powiedzieć, nie były one... Jakoś wybitne. No z Łomżą to musicie panowie już pokazać jakieś bramki. I to jeszcze po karnym. Expected goals prawie 5. 30 strzałów 1 do 0. Mam nadzieję, że w Lidze będzie lepsze, bo jak pójdziemy na ligę z taką skutecznością, no to ja nie widzę tutaj perspektyw na przyszłość bardzo dobrych Losowanie Pucharu Polski, wylosowaliśmy rezerwy Lecha, wspaniale. Czyli na wstępie zagramy z rezerwami Lecha Poznań, także no. Jest to jakaś opcja na rozgrzewkę, zobaczymy jaka. Skuteczna akcja, w, w, zabranie karetki do szpitala. Ech, to będzie wspaniały sezon. Dokładnie tak to miało być. Jestem w niebo wzięty. Ale teraz już koniec żartów, bo przed nami Puchar Polski. Poważny mecz, można powiedzieć. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra, z nami najtrudniejszy okres tej kariery, bo... skończyliśmy okres przygotowawczy. Czy cała drużyna jest gotowa do gry? Ciężko powiedzieć. Szybki wybór, zobaczmy kogo nam tu gra ustawi. No, ale mimo wszystko na bramce powinien być Steinbors. To kogo jeszcze tu się opłacę dać? Bidę chyba, co? Na atak. Bida na ataku, przykryl, Czernych. No bo to jeszcze moglibyśmy rozwiązać tak, że Czernych pójdzie na atak, Bida pójdzie na lewe skrzydło, a na prawe przykry. No. Może to jest lepsza konfiguracja, zobaczymy. Zaczynamy mecz z Lechem 2 Poznań. Majsterkowi nam damy numer 20. Pierwszy mecz oficjalny, Puchar Polski. Kogo nam tutaj to przydzieli? Kogo wystawia zespół Rezerw Lecha? Znam jednego piłkarza, którym jest Filip Szymczak na ataku, ale to, to jest za to dobry piłkarz. No ale dobra, zobaczmy. Pokażcie im miejsce w szeregu. No i zaczynamy. Pierwsze starcie, historyczne pierwsze starcie w mojej menedżerskiej karierze do zostania następcą Bogdana Zająca. Rozpoczynamy pierwszy mecz w Pucharze Polski. No i zobaczymy, czy nasza taktyka będzie skuteczna, czy może znowu zagramy jak w sparingach Strzelając 30 razy I nie trafiając ani razu No mimo wszystko trafiliśmy znakomicie Bo zespół rezerw Flacha to jest zespół drugoligowy No mimo wszystko powinniśmy tutaj wyjść Jak po swoje Zero akcji w pierwszej połowie Wspaniale No dawać panowie przykryl Wczoraj, przedwczoraj 3 asysty I ma z Czernych No w końcu 1 do 0 Pulić Minął rywala Mystkowski Centra Czernych przykryl 2 do 0 No ale tak naprawdę ten ten z rezerwami Lecha to powinno być 4 do 0 albo 5 do 0, nie 2 do 0, tylko to jest beznadziejny wynik z takim mecz. Dobre losowanie i dobry początek naszej przygody menedżerskiej. Jesteśmy zadowoleni z tego rezultatu. Dobrze, przechodzimy do następnej rundy Pucharu Polski. O to chodziło. Coś, czego Bogdan zając nie osiągnął, czyli jesteśmy już o jeden krok nad panem Bogdanem w tym momencie. Kolejny krok to liga. A w lidze zwycięstwo. Patrzcie na to, kurde. 7 do 0 wygraliśmy z legią W18. A Hubert Karpiński strzelił 5 bramek. Co za gość! A na razie to jest melodia przyszłości. Runie może wrócić do pierwszego składu. Stefan okay, Olszewski. Tym razem dajmy może kadleca dla odmiany w tym meczu. I i i. i. Dobra, grajmy tym składem, tylko zmieńmy może tak. O. Jakoś czuję się z Bido komfortowo bardziej na, na szpicy niż na lewym skrzydle. Bida nie ma szybkości do gry na skrzydle. Kogo tam wystawia Wisła Kraków? Zamienili się na Czernomarkowicza. Także to nie była transakcja jednostronna. Burliga Freddy Czernomarkowicz, Sadlock, Kuwelicz, Błaszczykowski, Plewka, Jebła, Sawicz, Brown Forbes. No nie jest to najgorszy skład, ale zobaczymy, jak pójdzie to faktycznie. Tylko to musimy zmienić na pozytywną mentalność, żeby nie przesadzić. No ale Wisła Kraków jest do ogrania. Powinniśmy to zrobić. W ogóle tu Błaszczykowski na ósemce biega sobie. No ale jest piłkarzem genialnym. Jak na fm -owe warunki. Więc na ósemkę nadaje się lepiej niż na skrzydło. Czernych. No panowie, rozpocznijmy ten mecz dobrze. Kadlec. Mamy akcję w polu karnym. Jest tu Bida, no i... Na linii stanął jeden z zawodników Wisły Kraków. Następny będzie gol. Może teraz? mas? Tak jest! No, mówiłem! Mówiłem! Jesus mas przeciwko swojej byłej drużynie. On jest pierwszym strzelcem ligowym w tym sezonie. Musiał być Jesus. Musiał być Hesus. No, no ale to było zasłużone. 68% posiadania piłki, naprawdę. Dominowaliśmy na początku tego metru i dominujemy dalej, chociaż to nie było. Tutaj uderzył całkiem w porządku. To był strzał. Lecący gdzieś tam w okolicy okienka, ale na całe szczęście mamy Steinborsa. Dobra panowie, tylko teraz koncentracja. Mi się przydała. była schodzi z kontuzją. A tu jeszcze końcówka pierwszej połowy. Zobaczmy, czy uda nam się podwyższyć prowadzenie. Pospisil. Przykryl mi ja i strzela kapitalnie. Sadlock teraz zawalił totalnie. Otworzył przestrzeń przykrylowi, a ten. No on nie marnuje takich sytuacji. On jest zawodnikiem dobrym. Nie jakimś tam super, ale dobrym. Stefan. Dobrze, pospa, przykryl. Ależ to rozklepali, o matko boska. Bartosz Bida, co to była za akcja? Czy ja oglądałem Barcelonę z Pypa Guardioli? Popatrzcie, Stefan. Idealnie gdzieś tam na 16 metr pospisz. Ten do przykryla, przykrył z pierwszej do Bidy. Jest 3 do 0. Ruszyła maszyna. A za chwilę mecz z Legią i to jest... Znakomity mecz na start, żeby pojechać na Legię. Dobra. Ok, ok. Konferencja, jak zwykle, asystent tam się wybiera. A my się wybieramy na, na Łazienkowską robić demolkę. A Twartka, Twartka weźmiemy na Legię Warszawa, bo wiem, że Twartek zrobi akcję, która nam da 3 punkty. Ja, ja w to wierzę głęboko. Chris Wardek. Na ławki. Musisz w tym meczu zagrać, chłopie. Artur Ports, Josip Juranowicz, Ligor Lewczuk i Niaki Astis. Nie no, z takimi stoperami, to my powinniśmy im ładować lagę za lagą. Oni są zwrotni jak stary, wo, stare Volvo S60. Czy nasz zespół jest w stanie w Warszawie zagrać tak efektownie jak zagraliśmy w Białym Stoku przeciwko wiśle Kraków? Podobnie jak Wisła, legia wyszła taktyką 4-3-3. Ale czy ona zda egzamin? No już Wisła się przekonała o tym, że niekoniecznie ta formacja przeciwko jej nie działa. Zobaczmy, Czernych i Bida. Prowadzimy. Człowiek, który trzyma w sobie potężny budżet transferowy na kolejny sezon, bo biorę pod uwagę to, że Bida strzeli 10 bramek w sezonie i odejdzie za 5 milionów. No i co? I do przerwy 1 do 0. Legia tylko raz w ogóle strzeliła na bramkę. Expected goals są miażdżące dla warszawiaków. Nie no, nie spodziewałem się takiego, tak, kurde my w sparingach ledwo co z jest Łomża wygraliśmy. A tutaj mamy problem, e, nie mamy problemu znaczy, że wygraliśmy jeden mecz, drugi mecz, teraz trzeci mecz i jeszcze ani jednej bramki nie straciliśmy w tych oficjalnych spotkaniach. No to się zanosi, że za, za chwilę będzie kolejna akcja ofensywna naszej drużyny, Czernych. Ale poszedł już za bardzo pazernie. Za mało drużynowo, za dużo indywidualności w tym było. Przykryl. Też indywidualnie, Imas też indywidualnie, ale teraz podaje, pospa. Czernych, jest 2 do 0, Legia Warszawa na deskach. Wygraliśmy 2 do 0, Twardek zadebiutował, czego chcieć więcej.